Błogosławiony ten, komu przebaczono występek, komu grzech zakryto. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje nieprawości i w którego duchu nie ma podstępu. Gdy milczałem, moje kości schły od moich całodziennych narzekań. We dni i w nocy bowiem ciążyła na mnie Twoja ręka. Usychałem jak podczas letniej suszy. Wyznałem Ci swój grzech i nie kryłem mojej nieprawości. Powiedziałem, wyznam moje występki Panu, a Ty przebaczyłeś nieprawość mego grzechu. Dlatego do Ciebie będzie się modlił każdy pobożny w czasie, gdy można Cię znaleźć. Nawet w czasie powodzi wielkich wód one go nie dosięgną. Ty jesteś moim schronieniem. Zachowasz mnie od ucisku. Otaczasz mnie pieśniami wybawienia. Pouczę Cię i nauczę Cię drogi, którą masz kroczyć. Poprowadzę Cię swoim okiem. Nie bądźcie bezrozumni jak koń czy jak muł, których pysk trzeba okiełznać uzdą i wędzidłem, aby się na Ciebie nie porywały. Wiele cierpień spada na niegodziwego, lecz ufającego Panu otoczy miłosierdzie. Weselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi. Wykrzykujcie radośnie wszyscy prawego serca. Bóg jest doskonałą osobą i Bóg chce relacji. Ci, którzy żyją w małżeństwach, wiedzą, jaka ważna jest komunikacja, jaka ważna jest relacja. I Bóg stworzył człowieka po to, żeby z nim taką relację mieć. Miał zawsze relację, że tak powiem, w sobie, czyli w swoich osobach, bo Bóg jest miłością i tą relację miłości zawsze miał. Czyli on człowieka nie potrzebował nigdy. To nie jest tak, że Bóg tak bardzo czegoś potrzebował, że stworzył człowieka. On stworzył człowieka zupełnie z innych powodów. I stworzył człowieka z takim darem, który jest właśnie nazywany zdolnością do nawiązywania i utrzymywania relacji między osobami. I jedną z rzeczy, którą najbardziej Pan Bóg pragnie między Nim a nami, kiedy już tą relację mamy, bo narodziliśmy się na nowo, i Słowo Boże mówi, że Jego Duch świadczy naszemu Duchowi, że jesteśmy Jego dziećmi. Czyli skoro jesteśmy Jego dziećmi, to On oczekuje relacji między Nim a nami. Skoro Kościół jest Jego oblubienicą, to On oczekuje relacji między Kościołem a Nim. I nie wiem, czy zauważyliście się, ale właśnie w takich relacjach, na przykład małżeńskich, jest tak, że to najczęściej to żona oczekuje tych relacji. Tak jesteśmy jakoś dziwnie skonstruowani. Dziwnie. Pan Bóg nas tak stworzył, że to żony bardziej potrzebują tych relacji, a my jesteśmy jakoś nastawieni, mężowie, na zewnątrz. Ale właśnie dlatego to my nad tymi relacjami powinniśmy się zastanowić i powinniśmy wychodzić tym relacjom czy potrzebom naszych żon naprzeciw. Jeżeli wychodzimy, to jest błogosławieństwo. Jest błogosławieństwo wtedy i no coś o tym wiemy. To jest kwestia tego, czy będziemy wychodzić, czy nie. I Bóg w tym psalmie mówi o sprawach, które tym relacjom służą, podtrzymują i stanowią tych relacji rozwój i błogosławieństwo. Podstawowa rzecz, o której tu czytamy, to jest taki początek, dlatego że każdy z nas jest dzieckiem Bożym, zostaliśmy usprawiedliwieni z łaski i to jest podstawa do tego, żebyśmy z Panem Bogiem relacje osobiste mieli. Tylko te relacje między osobami są po to, żeby je wzbogacać, wzmacniać, rozwijać, żeby je podtrzymywać. I dlatego Pan Bóg mówi, że z jednej strony On nas stworzył, że jesteśmy już Jego dziećmi, a z drugiej strony, że On nas chce cały czas mieć blisko siebie i że On chce, żebyśmy się, nawet jest napisane, żebyśmy się oczyszczali, jak On jest czysty, żebyśmy korzystali z tego, co On nam dał, czyli z możliwości wyznawania grzechów, bo wtedy będziemy mieli relacje i wtedy będziemy bliżej. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział. To jest coś,
o czym w tym momencie Pan Bóg wspomina. Przesłanie zaś, to jest 5 werset, przesłanie zaś, które słyszeliśmy od Niego i wam zwiastujemy, jest takie. Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że mamy z Nim społeczność, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie czynimy prawdy. A jeśli chodzimy w światłości, tak jak On jest światłością, mamy społeczność między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Jego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, a sami siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas od wszelkiej nieprawości. I od tego się ten psalm zaczyna. Błogosławiony ten, komu przebaczono występek, komu grzech zakryto. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje nieprawości i w którego duchu nie ma podstępu. Wiecie o tym, że za Starego Przymierza było tak, że żeby grzech mógł zostać zakryty, to musiał zostać zakryty krwią ofiary. I my żyjemy z Panem Bogiem na co dzień. Zostaliśmy uratowani od wiecznego potępienia, bo jesteśmy usprawiedliwieni i Pan Jezus jest naszą sprawiedliwością. Ale jeszcze jest coś takiego jak relacje między Panem Bogiem a nami. I to są relacje, które się powinny rozwijać. I to są relacje, które powinny być blisko, czyli bliskie. I to są takie relacje, w których zdarzają się kryzysy, zdarzają się potknięcia, zdarzają się błędy, oczywiście z naszej strony, a nie ze strony Pana Boga. I teraz niesamowicie wielka jest Jego cierpliwość i zaczyna się ten psalm od tego, że błogosławiony jest ten, komu przebaczono występek, komu grzech zakryto. Zawsze możemy przyjść kolejny raz, zawsze możemy powołać się w tej naszej relacji. Tu nie ma mowy w tym momencie o tym, czy jesteśmy zbawieni, czy nie. Tylko czy jesteśmy bliżej, czy dalej, czy ta relacja nasza z Panem Bogiem, tak jak relacja małżeńska, jest w tym momencie bliższa, dalsza, lepsza, gorsza. I jest ofiara, na którą zawsze możemy się powołać. Jest ofiara, która może zostać znowu, ta krew, która znowu może swoją mocą spowodować, że my będziemy mieli konkretny występek w tym momencie zakryty i będziemy mogli bliżej być naszego Pana. I tu jest napisane słowo błogosławiony, ale najczęściej błogosławiony znaczy szczęśliwy. Jeżeli ja przychodzę do Pana, wiem, że znowu coś zrobiłem, wiem, że mam sumienie, które mi mówi o tym, że ta relacja nasza nie jest taka, jak powinna być, to w tym momencie ja mogę przyjść i jeżeli ja to wyznam, Bóg zakryje ten mój konkretny grzech. Znowu. I wtedy będę człowiekiem szczęśliwym. Dawid to był człowiek według Bożego serca. To był człowiek, który mówił, że będzie chodził z Panem w krainie żyjących. On miał tego świadomość. I w jego psalmach widać, że te relacje z Bogiem były bardzo różne. I widać, ile emocji w tym wszystkim było. Jaki Dawid w tych psalmach jest prawdziwy. Ile rzeczy możemy do siebie z tych psalmów wziąć i stwierdzić, że tak naprawdę człowiek według Bożego serca może te sprawy przeżywać. I Bóg chce być z nim. Dalej jest napisane, że błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje nieprawości, ale jeszcze i w którego duchu nie ma podstępu. I to jest bardzo ważna rzecz. To znaczy, z jednej strony Bóg nam chce odpuszczać nasze grzechy i nie chce nam tych nieprawości poczytywać, czyli nie chce nam ich liczyć. On za każdym razem, kiedy do Niego przychodzimy, to On chce wszystko wymazać i chce wrócić do tak zwanych, jak to się mówi, ustawień fabrycznych, tak? Czyli chce wrócić do tego, że dał nam nowe życie i następuje w tym momencie reset. I teraz to powinno być tak, że oprócz tego, że Bóg nam chce to wszystko wymazać i nie chce nam poczytywać, i to jest tak, że w tych relacjach to można zobaczyć. Mówi, ja nie chcę ci tego podczytywać. Ja nie chcę cię za to trzymać, tylko mi to wyznaj. I
Przyniosłem sobie dzisiaj takie tłumaczenie, to jest tłumaczenie z Tanach, czyli z Biblii Hebrajskiej z 1917 roku. I tu są takie wersety, które są inaczej tłumaczone tu, w tym UBG. I tu jest dosłownie napisane coś takiego, że szczęśliwy jest człowiek, którego Pan nie trzyma za jego winę. Nie poczytuje mu, czyli nie trzyma go za to. I to jest tak jakby odpuszczenie. I dlatego Pan Bóg mówi do nas, żebyśmy nie trzymali za to poczucie winy naszych bliźnich. Żebyśmy ich z tego wypuścili, dlatego że On jest taki. On nas za to nie chce trzymać. A z drugiej strony, jeżeli Pan już nie chce nas trzymać w tym poczuciu winy, bo taki jest, bo jest hojny w odpuszczaniu, to od razu mówi, słuchaj, ale żeby w Twoim duchu nie było podstępu. Czyli jeżeli już mamy mieć takie relacje, to bądźmy w tych relacjach całkowicie szczerzy. I nic nie kombinuj. To jest, nie wiem, ja mam jedną żonę i jedną relację, ona jest cudowna i jedną z takich niesamowitych cech tej relacji jest właśnie to, że w naszym sercu jest całkowite zaufanie. To znaczy nie ma żadnego podstępu. I dlatego nie ma takich sytuacji, w których nabralibyśmy jakichś tam podejrzeń. A jeżeli by ktoś przyszedł i zaczął oskarżać moją żonę, to będzie miał problemy. On będzie miał problemy. Dlatego, że ja jej całkowicie ufam. I w drugą stronę też. To jest oparte na długotrwałej relacji. I Pan Bóg nie jest osobą, która kapryśną, która momentalnie nas wyrzuca. On zawsze chce nam odpuścić, tylko mówi, tylko nie kombinuj. I teraz w tej relacji jest tak, ponieważ mamy Ducha Świętego, to czwarty werset mówi, we dnie i w nocy ciążyła na mnie Twoja ręka i usychałem jak podczas letniej suszy. Tu jest napisane w tym hebrajskim tłumaczeniu z Tanach, że mój wigor, czyli mój zapał, on zanikł jak podczas letniej suszy. Czyli byłem człowiekiem, który naprawdę był szczęśliwy, był pełen wigoru i to wszystko we mnie zaczęło schnąć. Tu jest nawet napisane w przypisie z Biblii Gdańskiej, że obróciła się wilgotność moja w suszę letnią. Byłem taki pełen życia, ale jeżeli ciąży na mnie ręka Pańska, to wtedy zaczynam usychać. I ta ręka, dobrze, że na nas ciąży. Chwała Bogu za to. Bóg się domaga szczerej, zdrowej relacji. I jeżeli ta ręka ciąży, to powinniśmy Panu Bogu dziękować. Bo to jest efekt, to jest objaw Jego miłości. I ponieważ ciążyła ręka Pańska nad Dawidem, to w końcu powiedział, piąty werset, wyznam moje występki Panu, a Ty przebaczyłeś nieprawość mojego grzechu. Znowu wracamy do relacji. Wyznam, powiem, nie będę krył, nie będę udawał, właśnie nie będę tkał sobie dywanu, pod który będę wszystko zamiatał. I właśnie dlatego do Ciebie będzie się modlił każdy pobożny w czasie, gdy można Cię znaleźć. To jest werset szósty. Jest taki czas i my jesteśmy w tym czasie. I każdy, kto ma z Panem Bogiem takie relacje oparte na szczerości, relacje oparte na zaufaniu, my Bogu ufamy. On nas zna. Ale Słowo Boże mówi w Izajaszu, że żeby przyjść do Pana, dopóki szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Szukajcie Pana, dopóki jest blisko. Dlatego, że On jest Bogiem, który naprawdę siedzi na wysokim, wyniosłym miejscu, ale jest blisko temu, którego duch jest skruszony, który może chce się skruszyć. I naprawdę jest cała masa sytuacji w naszym życiu, kiedy Pan Bóg daje nam takie sygnały, które nas po prostu potrafią skruszyć i zawstydzić i czasami nawet upokorzyć. I to jest cudowna rzecz, kiedy Pan, zresztą sam Dawid pisze w psalmie, że to dobrze mi było,
że mnie upokorzyłeś. Bo to nas, to wraca do tych relacji, takich, które powinny być. My w tych relacjach za dużo czasem myślimy o sobie, za dużo na sobie samych polegamy, a niestety czasami też chcemy mieć jakiś lepszy obraz siebie i wtedy zaczyna się ten problem z dywanem. A Pan Bóg do nas wtedy mówi: wyznaj mi występki, nie chowaj się, bo i tak się nie schowasz. I znowu Dawid mówi, to jest Psalm 139, no gdzież ucieknę przed Tobą? Schowam się tu, to mnie znajdziesz. Schowam się tam, to też do mnie przyjdziesz. I to jest piękne. I dlatego, że mamy takie przebaczenie, dlatego, że zawsze mamy dostęp, dlatego, że Bóg nas pilnuje, chce nam przebaczyć nieprawość naszych grzechów, to dlatego będzie się modlił do Ciebie każdy pobożny. Czyli człowiek, który naprawdę jest z Boga, który jest według Bożego serca, to będzie się modlił do Pana, będzie do Niego, będzie chciał tych relacji na co dzień. I naprawdę, no, słyszeliśmy dzisiaj też wiele takich słów na ten temat i sam każdy z nas to chyba przeżywa, że Bóg chce z nami relacji, taki wielki Bóg chce relacji z takim małym proszkiem, a ten mały proszek nie ma dla Niego czasu. I niestety cały czas rozbijamy się o to cielsko nasze, o tą cielesność, która powoduje, że nie mamy czasu, Pan Bóg puka, a my nie chcemy Mu otworzyć. Że chcemy się... No czasem chcemy nawet takiego czasu sobie trochę zająć, żeby się odprężyć. I nie umiemy się odprężyć w Bożej obecności. Sam jestem tego przykładem. Odprężamy się na różne sposoby i wtedy właśnie wracają do nas stare smaki, wracają stare zapachy, wracają stare pieśni i wtedy nasza cielesność zaczyna na to reagować i wydaje nam się, że my się odprężamy i wtedy doznajemy pewnej ulgi, tylko ona nas prowadzi na manowce. I to jest cały problem. A Bóg z powrotem do nas mówi. I teraz mamy takie sytuacje przez tydzień, a teraz na nabożeństwie na przykład mówi do nas, wracaj do mnie. Ja ci to odpuszczę. Ja chcę relacji. I dalej jest napisane, ty jesteś moim schronieniem. Ty jesteś moim schronieniem. Nie te pieśni, nie te rzeczy, których my szukamy, nie to, co nam się przypomina, nie to, co koi nas po ludzku. To Pan jest naszym schronieniem. I On nas zachowa od ucisku i On otoczy nas pieśniami wybawienia. I kiedy my zostaniemy po raz kolejny zachowani od ucisku, kiedy zostaniemy po raz kolejny wyzwoleni od Niego, to wtedy zaśpiewamy. I wtedy Bóg tak jakby nas otoczył tymi pieśniami wybawienia. I teraz dalej następuje bardzo charakterystyczny fragment, dlatego że Pan Bóg mówi, słuchaj, chcę relacji, ja chcę być dla Ciebie schronieniem, ja nie chcę, żebyś szukał pokoju gdzieś indziej, żebyś szukał pokoju w przeszłości, żebyś szukał pokoju w innych relacjach niż ze mną. Do tego trzeba pewnych decyzji, żeby szukać relacji prawidłowo. Ale Pan Bóg mówi tak, 8 werset, nauczę Cię drogi, którą masz kroczyć. I tu w 8 wersecie jest napisane, poprowadzę Cię swoim okiem. A w tamtym tłumaczeniu jest napisane, że moje oko jest na Tobie. To znaczy, albo po naszemu mam na Ciebie oko, albo po naszemu patrzę na Ciebie. I nie spuszczam Cię z oka. I teraz właśnie w takich momentach, kiedy my czujemy się znowu brudni, kiedy my widzimy, żeśmy zaszli daleko, nie w tą stronę, co trzeba, to Pan Bóg mówi, ja na Ciebie nieustannie patrzę. Cały czas, nie tylko ja mam oko na Ciebie, bo mam oko na Ciebie, to jest tak, jakbym Cię pilnował, nie? Ale moje oko spoczywa na Tobie, czyli ja cały czas patrzę i będę patrzył na Ciebie. I dalej jest napisane coś, czego ja nigdy nie rozumiałem, dlatego że czytałem Biblię Warszawską. I tam jest napisane coś takiego, nie bądźcie jak koń i muł,
które trzeba uzdą przytrzymywać, żeby się do siebie nie zbliżały. A tu jest napisane coś takiego: nie bądźcie bezrozumni jak kończy muł, których pyski trzeba okiełznać uzdą i wędzidłem, aby się na ciebie nie porywały. Czyli jest coś takiego w tych dzikich zwierzętach, co trzeba powstrzymać, żeby absolutnie nie robiły rzeczy podstawowych, błędnych. I nawet w Jakubie, 3 rozdział, 3 werset u Jakuba jest napisane, że my sami musimy powściągać zwierzęta, wkładając im uzdę. To jest Jakub 3:3. Oto koniom wkładamy wędzidła do pysków, aby były nam posłuszne i kierujemy całym ich ciałem. I tutaj jest napisane coś podobnego. Tak jakby Pan Bóg nam mówił tak: ja cię pouczę, nauczę cię drogi, którą masz kroczyć i mam na ciebie oko, ale nie bądź jak koń i nie bądź jak muł, którym będę musiał założyć wędzidło. Żebyś się na mnie nie porywał, bo czasami mamy pretensje, albo żebyśmy po prostu byli posłuszni. I tu w tym tłumaczeniu hebrajskiej Biblii jest napisane coś takiego, że nie bądź jak koń albo jak muł, które trzeba powściągać poprzez wędzidło albo uzdę, i dalej jest napisane: nawet o tym nie myśl. Nawet o tym nie myśl. Żeby Pan Bóg nie musiał założyć nam wędzidła i ciągnąć za to. A jeszcze bardziej, żeby nas nie musiał karcić i karać, tak jak jest napisane w liście do Hebrajczyków. Żeby nie dopuszczaj do tego, żebym musiał użyć, jak to policjanci mówią, środków przymusu. Tak zwanych bezpośrednich środków przymusu. O. Czyli Pan Bóg chce, żebyśmy byli w relacjach z Nim, chce, żebyśmy przychodzili, chce, żeby te relacje kwitły i nie chce używać środków przymusu bezpośredniego. Dlatego mówi: nie bądź bezrozumny. To jeżeli już widzisz tą relację, jaka ona jest, jak chcę, żeby była, możesz przychodzić do mnie, to nie zmuszaj mnie do tego, żebym ci założył uzdę, wędzidło i żebym musiał za to ciągnąć. I dalej napisane jest pod koniec: wiele cierpień spada na niegodziwego, lecz ufającego Panu otoczy miłosierdzie. Czyli jeżeli postąpisz według swojego upartego serca i jeżeli zaczniesz postępować niegodziwie, to uważaj, bo jeszcze może spaść na ciebie wiele cierpień. Bo tak, niegodziwi tak mają. Niegodziwi będą cierpieć. Więc po co ci to? Zaufaj Panu i wtedy otoczy cię miłosierdzie. Dlatego, że ta relacja wróci do podstaw, do ustawień fabrycznych. Czyli jeżeli mi ufasz, Pan mówi, jeżeli mi ufasz, zawsze doznasz miłosierdzia. I naprawdę to miłosierdzie nas zawstydza, to miłosierdzie nas obala czasami, ono nas przewraca. Ono jest tak delikatne, jak taki powiew, i my byśmy się spodziewali czegoś zupełnie innego, a Pan Bóg delikatnie pokazuje nam, że nie jesteśmy w tym miejscu, w którym powinniśmy być. I czasami jest tak, że rzeczywiście te nasze kości schną, bo Pan Bóg czeka. Pan Bóg czeka. I On się doczeka, On nas przetrzyma, jak będzie trzeba. Ta ręka może na nas ciążyć, jeszcze nas wtedy nie ciągnie za tą uzdę, ale my już czujemy niewygodę, już czujemy, że sumienie nam zaczyna coś wytykać. On już może użyć tego, co jest wewnętrzne, czyli sam Duch Święty będzie do nas mówił, Słowo, bracia mogą do nas mówić. I oby nie musiały do nas przemówić nieprzyjemne okoliczności. Przed tym Pan Bóg nas ostrzega. Ale jeśli będziemy Mu ufać, otoczy nas miłosierdzie. I dalej, jeżeli już to wszystko będzie tak, jak powinno być, jeżeli te nasze relacje będą takie, jakich Pan Bóg oczekuje, to 11 werset mówi: weselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi i wykrzykujcie radośnie wszyscy prawego serca. Dlatego, że Bóg oczekuje od nas,
żebyśmy zachowywali się w sposób prawy, sprawiedliwy i wtedy będziemy mieli radość, bo będziemy mieli to, co Panu się podoba w tych relacjach właśnie. Jeżeli my żyjemy w taki sposób, jaki Panu się podoba, to wtedy będziemy żyli z radością, bo to serce nasze wraca na drogę prawości. A Panu podobają się ludzie, którzy są w ten sposób, chcą w ten sposób żyć i żyją w taki sposób, bo Panu podobają się ogólnie ludzie, którzy żyją według Jego słowa, którzy żyją według Jego woli. I dlatego w liście do Tesaloniczan jest napisane, że wolą Bożą co do was jest uświęcenie wasze. Czyli żebyście chodzili w jarzmie, które dał Pan i które jest miłe, i które jest lekkie, i które właśnie daje radość. I dlatego chodźmy w tym jarzmie, ono jest cudowne, ono jest miłe i dbajmy o relacje, chciejmy tych relacji i nie udawajmy, broń Boże, tych relacji, bo wtedy będziemy schnąć. A Pan Bóg czeka i pragnie, żebyśmy do Niego kolejny raz wrócili i żeby wszystko wróciło na dobrą drogę. Jeżeli chcemy cokolwiek udawać w tych relacjach, to nawet o tym nie myśl. Amen.